W czwartek 5 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbyła się 37. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się dwie uchwały. Dotyczyły wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-30 i budżetu na rok bieżący. Podjęcie tych uchwał podyktowane było pilną potrzebą dostosowania finansowania projektu szkoły dobrego klimatu, realizowanego w ramach dotacji pozyskanych z funduszy norweskich do finansowania Zmiany pieców dla mieszkańców, dotacji na budowę skateparków w Świerżach Górnych i dofinansowania przez gminę zakupu samochodu terenowego dla OSP z tej miejscowości. Po krótkich wyjaśnieniach ze strony burmistrza radni obie uchwały przyjęli jednogłośnie. Podczas obrad pytano, czy na terenie gminy prowadzone są akcje informacyjne i promujące szczepienia. O zakresie tych działań i środkach na nie przeznaczonych opowiedziała zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień. Następnie przewodniczący Rafał Sucherman zamknął obrady 37. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Gmina Kozienice pozyskała kolejną znaczącą dotację na kolejną inwestycję. Ta realizowana ma być na osiedlu Polesie w przeciągu najbliższych kilku lat. W ostatni weekend miałem urodziny, otrzymałem sporo ciepłych słów i życzeń mieszkańców, za co serdecznie dziękuję. Ale nie sądziłem, że również Bank Gospodarstwa Krajowego sprawi mi taki, można powiedzieć, prezent urodzinowy, bo chyba tak to nazwę, bo otrzymaliśmy właśnie wiadomość, że nasz wniosek o dotację do budowy komunalnego bloku mieszkalnego został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymaliśmy dotację prawie 80%, to jest prawie 4, ,4 miliony 400 tysięcy. Na budowę mieszkań komunalnych właśnie w tym miejscu. Zgodnie z założeniem blok komunalny na osiedlu Polesie stanąć ma pod koniec 2023 roku. To będzie 16 mieszkań, prawie 1000 metrów powierzchni mieszkalnej, garaże podziemne, ale także naziemne, dodatkowo parking ogólnodostępny dla mieszkańców. Z tego co się orientuje, to chyba pierwszy blok w historii gminy Kozińce, budowany przez gminę z środków zewnętrznych w tak dużej. Dotacji. Jeśli to przedsięwzięcie spotka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, gmina będzie starała się realizować kolejne tego typu działania. Bo jak podkreślił burmistrz, możliwość pozyskania pracy i mieszkania jest zachętą dla młodych ludzi, by pozostali w Kozienicach. A te mieszkania głównie będą kierowane do rodzin, młodych rodzin, to znaczy takich, które z jednej strony mają już dochód żeby zapłacić za czynsz, a z drugiej strony nie mają zdolności kredytowej, żeby kupić mieszkanie na własność. Więc chcemy im zapewnić taki okres przejściowy, mieszkanie komunalne, w dobrych warunkach, bo to między 50 a 70 metrów powierzchni użytkowej, w zasadzie w pięknym, urokliwym miejscu naszych kochanych kozieńców. Łączny planowany koszt inwestycji to około 5,5 miliona złotych. Oczywiście wszystkim zadecyduje przetarg, wiemy, że te ceny się zmieniają, natomiast koszty Lysopiego na około 5,5 miliona, z czego mówię prawie 4400. to środki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego. 4 sierpnia pielgrzymi z Kozienic i okolic wyruszyli na Jasną Górę. Zanim jednak udali się w drogę, w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża odprawiono mszę w ich intencji. Uczestniczyli w niej też przedstawiciele lokalnych władz: starosta powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, zastępcy burmistrza Dorota Stępień i Mirosław Pułkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman oraz sekretarz gminy Sylwia Wąsiki i radni Rady Miejskiej. Po raz 31 nieprzerwanie idziemy mimo Obostrzeń, które już mamy od drugi rok na szlak jasnogórski. Jesteśmy najdłuższą pielgrzymką w Diecezji. Poprzymierzamy ponad 260 kilometrów przez 10 dni, także z taką nadzieją wyruszamy. Maryja, nadzieją rodzin to hasło tegorocznej pielgrzymki. Chcemy polecać wszystkie rodziny tutaj z ziemi Kozieńskiej, z powiatu Kozieńskiego, z wszystkich parafii, aby. W ten sposób też wypraszać potrzebne łaski i oczywiście wszystkich zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, żeby wieczorami gromadzić się czy w swoich parafiach, czy nad w domach, szczególnie sobie starsze, aby nas polecali Panu Bogu. A ile osób w tym roku bierze udział w pielgrzymce? Już jest zapisanych niemal 50-48, ale mamy nadzieję, że tak jak zawsze to było, że pierwszego, drugiego dnia się to pisują, także przekroczymy tę liczbę 50 osób. Przed wyruszeniem w drogę pielgrzymi otrzymali błogosławieństwo. Na jasną górę dotrą 13 sierpnia. Przed nimi trasa pełna wyzwań i zmagań. Jakie są emocje tuż przed startem? Super, rewelacja. Normalnie wszystkim polecam, żeby szli. Pierwszy raz tutaj Nie. z kozienicy. Kozienic, tak. Zawsze co polem Lubelskim chodzę. Myślimy i zastanawiamy się, jak będzie przede wszystkim pogoda, ale myślimy, że sobie poradzimy i będzie nam sprzyjało wszystko, co tylko jest możliwe. Pan po raz pierwszy idzie na jasną górę, czy to już któryś raz? Po raz pierwszy z grupą, ale miałem okazję rok temu wybrać się z przyjaciółmi czteroosobową grupą i udało nam się dojść z radomia. To już się stało taką pewną tradycją od poprzedniego roku. No poza tym to też, żeby zanieść intencje na jasną górę, żeby się pomodlić, głównie po to. Życzymy bezpiecznej i spokojnej drogi oraz szczęśliwego powrotu do domu. Doktor Henryk Jordan, założyciel miejskich placów zabaw, obchodziłby w tym roku 179 urodziny. Chcąc propagować założenia doktora o aktywnym spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu, Ogród Jordanowski wraz z gminą Kozienice zorganizował Dni Jordana. To różnego rodzaju zajęcia sportowe, gry, zabawy i animacje dla dzieci odbywające się w placówce od 24 do 30 lipca. Podzieliliśmy ten tydzień na zabawy powietrzem, na zabawy wodą, na zabawy wiatrem. Zakończymy zabawami teatralnymi również w plenerze, bo trzeba przyznać, że Jordan miał taki pomysł, aby aktywnie spędzać czas wolny właśnie na powietrzu. Dni Jordana rozpoczęto nietypowo, bo od śniadania na trawie. Już ludzie się zaczynają przyzwyczajać do tego, że nie tylko plac zabaw, nie tylko urządzenia zabawowe, ale można przyjść z koszyczkiem wypełnionym tymi potrawami, które dzieci lubią, przyjść z kocykiem piknikowym i miło spędzić czas. Ten aktywny czas upływał uczestnikom zajęć na różnego rodzaju zabawach, grach, quizach. Każdy znalazł coś dla siebie. My z kamerą gościliśmy w placówce podczas zabaw piaskiem i w trakcie wizyty teatru plenerowego. Pracownicy ogrodu szybko udowodnili, że piaskiem można bawić się na wiele sposobów. Można wykorzystać go do tworzenia kolorowych zgniotków, można nim malować, można budować w piasku, szukać skarbów w błocie, lepić babki w piasku kinetycznym. Zabawy te pochłonęły nie tylko najmłodszych. Młodszych. Bardzo pozytywna rzecz jest taka, że rodzice zaczynają współpracować z dziećmi. Tak naprawdę to rodzice najbardziej wiedzą, jak się dziecko odnajdzie w poszczególnych zajęciach, w poszczególnych proponowanych przez nas animacjach i jeżeli jest potrzeba pomocy dziecku, pomagają. Jeżeli nie, no to zostawiają samo sobie, bo też dają możliwość tego działania osobistego dzieci. Kolejny dzień to kolejne atrakcje. Spotkanie z aktorami, teatralne Miszmasz, muzyczne warsztaty sceniczne, fotobudka z Jordanem czy zabawy cyrkowe to idealne zajęcia w plenerze. My akurat mamy to dobro, że mamy przepiękny plac zabaw, przepiękny obiekt, mnóstwo pomysłów animacyjnych wśród pracowników i naprawdę nie trzeba aż tak bardzo stawać na uszach, żeby zrobić coś cudownego, a naprawdę są same wyjątkowe rzeczy u nas. Potwierdzenie tych słów znaleźć można było na twarzach dzieci, bo jak podkreśla dyrektor placówki, o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Dla nas najważniejszy jest uśmiech na twarzy, jeżeli go narysujemy, no to jest szczęście i my później analizując, co było dobrze, co nam nie wyszło, dochodząc do wniosku, że nam wszystko wyszło no Jesteśmy szczęśliwi i to nas motywuje do dalszej pracy. Założycielowi ogrodów jordanowskich chodziło o to, by przez aktywność, ruch i zabawę dzieci mogły się rozwijać. Założenia te, jak widać, są z powodzeniem realizowane ku uciesze i przede wszystkim na zdrowie najmłodszych. Lato to czas odpoczynku, relaksu, czas zabawy. Aby w pełni i przede wszystkim bezpiecznie korzystać z tego okresu, należy pamiętać o kilku zasadach i o zagrożeniach czyhających na nas w tym czasie. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach ostrzegają przed kleszczami, poparzeniami słonecznymi oraz częstymi w tym okresie zatruciami pokarmowymi. Posiłki, które spożywamy, powinny być świeże i to reguła obowiązująca nas bez względu na porę roku. Ponadto. Starajmy się, jeżeli już coś roz, raz rozmrozimy, żeby nie zamrażać tego drugi raz. tak? Jeżeli wracamy z podwórka, koniecznie umyjmy ręce. Tak? Przed każdym posiłkiem też starajmy się myć ręce. Po wyjściu stale, no to wiadomo, to podstawa. Nie jedzmy niedogotowanego mięsa, niedosmażonego, tak? bo to czyha właśnie niebezpieczeństwo. Wakacje to też wypoczynek nad wodą. Aby ten był bezpieczny, też musimy pamiętać o kilku cennych uwagach. Pamiętajmy, żeby nie skakać do wody w miejscach niedozwolonych. To po pierwsze, bo jeżeli skoczymy, tak, bardzo często się zdarza, że skaczemy na główkę, wtedy ulega złamaniu kręgosłupu i do końca życia możemy być kaleką. Pamiętajmy też, żeby pływać w miejscach dozwolonych, gdzie jest ratownik, tak, ewentualnie osoba dorosła. Jeżeli idziemy na łódki, na kajaki, zakładajmy kapoki, tak, żeby ustrzec się utonięcia. Bezpieczne na terenie Kozienic to na pewno Jezioro Kozienickie. Tam jest ratownik, a na terenie powiatu garbatna ka letnisko, ale ratownik jest tylko w weekend. Wakacje to często czas upałów. Słońce lubi chyba każdy z nas, jednak jego nadmiar może być bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia. Pamiętajmy, żeby unikać słońca w godzinach od 11 do 15, szczególnie dzieci i osoby starsze, bo wtedy bardzo łatwo dojść do poparzeń, tak? A wiadomo, że długotrwałe poparzenie to powoduje nowotwór czerniak. W czasie upałów stosujmy nakrycia głowy, pamiętajmy o okularach przeciwsłonecznych i kremach z filtrem. Jeżeli wychodzimy na dwór, jest dużo słońca, używajmy też kremów z filtrem, tak, żeby chronić naszą skórę. No i pijemy dużo wody, zapewne. Oczywiście, woda to podstawa, co najmniej 2 litry. Dobra pogoda zachęca do spacerów, zabaw na świeżym powietrzu. Będąc w parku, w lesie czy na polanie, pamiętajmy o zabezpieczeniu się przed kleszczami. Jeżeli wybieramy się na spacer do lasu, ewentualnie nie wiem do parku, bo teraz i w parkach też są kleszcze, prawda? Starajmy się zakładać długie spodnie, długą bluzkę i zakrywać głowę. I gdy wrócimy już z tego spaceru, też, żebyśmy obejrzeli swoje ciało, prawda? bo kleszcze lubią taką delikatną skórę, bardzo często wgryzają się pod kolana, w pachwiny, w brzuch, za uszami. Jeżeli idziemy na ten spacer, starajmy się prawda, używać środków odstraszających kleszcze. Co robić, gdy takiego kleszcza na naszym ciele znajdziemy? W pierwszej kolejności to starajmy się wyciągnąć się sami tak? E, za pomocą pensety. Jeżeli nam to się nie uda, w aptece też są takie dostępne kleszcze karty. Jeżeli dalej będziemy mieć problem, idziemy e, do ośrodka zdrowia. Oni pomogą nam wyciągnąć tego kleszcza. Pracownicy Sanepidu w czasie wakacji prowadzą różne działania profilaktyczno-edukacyjne. W ramach akcji Bezpieczne Wakacje 2021 wspólnie z policją przeprowadzamy kontrolę wypoczynku obozów i półkolonii. My z Sanepidu chodzimy z sekcją higieny dzieci i młodzieży, która zajmuje się kontrolą oceny stanu sanitarnego wypoczynku, tak sprawdza czystość. Jest też sekcja żywienia, która sprawdza ocenę sanitarną bloku żywienia oraz sekcja oświaty, która prowadzi pogadanki z dziećmi i młodzieżą, edukuje ich w zakresie zasady profilaktyki zdrowotnej oraz właśnie informuje jak wrócić z wakacji bezpiecznie, bez kleszczy, poparzeń. I zatruć. Tych niebezpieczeństw i zagrożeń jak widać jest sporo. Nie można jednak żyć w przeświadczeniu, że coś niemiłego nas spotka. Wiedza i odpowiednia reakcja pozwolą uniknąć kłopotów. Mały Stolarz to jedne z warsztatów organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury w ramach akcji Lato w mieście z KDK. Tym razem na uczestników spotkania czekały zarówno wyzwania stolarskie, jak i dawka niezwykle ciekawej wiedzy o życiu i zwyczajach owadów. Podczas warsztatów prowadzonych przez animatorkę z twórczej kreacji, dzieci tworzyły hotele dla skrzydlatych przyjaciół. Tworzymy dla dzieci zajęcia z drewnem, żeby mogły poznać młotek, zapoznać się tak naprawdę z możliwościami innymi trochę niż komputer, telewizor czy tablet. Staramy się dzieciaki od tego odciągnąć, pokazać im trochę inny świat, ten kreatywny, ciekawy oraz pokazać, że mogą także coś zrobić z rodzicami w domu. Przed przystąpieniem do działań stolarskich był czas na wiedzę teoretyczną. Na podstawie prezentacji multimedialnej uczestnicy poznali różne gatunki owadów oraz ich zwyczaje. Dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o zawodzie pszczelarza, a także jak postępować, by owady zechciały zamieszkać w naszych ogrodach. Robiliśmy hotele dla owadów, potrzebujemy tego, owady są troszkę odrzucone teraz przez nowe budownictwo, przez to, że nie mają się gdzie skryć, bo wypalamy trawy, ciągle coś modyfikujemy w naszych w środowisku, więc takie hotele robione przez dzieciaków mogą zawisnąć na balkonach, na drzewie i już wspomogliśmy trochę nasze środowisko. Dzięki państwa zaangażowaniu w zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz chorych dzieci, możliwa jest pomoc wielu małym mieszkańcom naszej gminy. Kozienicki Dom Kultury zakończył właśnie zbiórkę na rzecz Ignacego Patynowskiego i od 1 sierpnia rozpoczął nową akcję. Tym razem nakrętki zbieramy dla 7-letniej Mai Kultys. Przypomnijmy, dziewczynka urodziła się z deformacją prawej nogi. Przeszła długie i bolesne leczenie w Stanach Zjednoczonych, podczas którego zrekonstruowano jej nogę. Mimo to chora noga nie Rośnie. Potrzebne jest dalsze leczenie i rehabilitacja. Zbiórka nakrętek na rzecz MAI potrwa do 31 października. Można je wrzucać do gramofonu specjalnego pojemnika umieszczonego przed centrum kulturalno-artystycznym. Większe ilości korków można dostarczać bezpośrednio do placówki, umawiając się wcześniej telefonicznie pod numerami: 48 611 0750 lub 731 877 337. Nakrętki przekazane rodzinie zostaną przeznaczone do sprzedaży, a zgromadzone w ten sposób środki umożliwią dalszą rehabilitację dziewczynki oraz sfinansowanie kolejnej operacji. O wolność poprzez sztukę i kozienice w fotografii to dwa wnioski wyłonione w konkursie na inicjatywy lokalne mieszkańców, realizowanym w ramach projektu Nasza kultura w gminie Kozienice. Autorem pierwszego z wniosków jest grupa nieformalna z pierwszego LO w Kozienicach. Inicjatywa skierowana do wszystkich mieszkańców składać się będzie z trzech części sztuki teatralnej Kim Jesteśmy, Konkursu Plastycznego dla mieszkańców Wolność Kocham i Rozumiem oraz wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych, a także wykładu historyków, Nasza Niepodległa. Projekt uzyskał 63 punkty, a kwota dofinansowania to 7 tysięcy złotych. Druga inicjatywa to Kozienice w fotografii. Introspekcja przygotowana przez Franciszka Subocza oraz członków warsztatów fotograficznych UTW. Inicjatywa ta również skierowana jest do mieszkańców i składa się z trzech elementów. Fotograficznych warsztatów plenerowych, konkursu dla uczestników warsztatów, wystawy podsumowującej inicjatywę. Inicjatywa ta otrzymała 48 punktów, a kwota jej dofinansowania to 6 tysięcy złotych. Inicjatywy realizowane będą na terenie gminy Kozienice od 1 września do 10 listopada. Ogłoszono też nabór uzupełniający do konkursu na inicjatywy lokalne. Wnioski o dofinansowanie składać można od 4 do 10 sierpnia. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.kozienice.pl. Od 1 kwietnia do końca września w Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności Mieszkań. Jest on obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. Dodatkowo od 15 lipca trwa konkurs prezesa głównego urzędu statystycznego na najbardziej cyfrową gminę. Wystarczy spisać się samodzielnie przez internet, a następnie zachęcić do tego rodzinę, znajomych i osoby z najbliższego otoczenia. Najbardziej cyfrowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na koniec lipca w naszej gminie spisanych jest ponad 70% osób. W skali Mazowsza plasujemy się między 20 a 50 miejscem. Najwygodniej jest spisać się przez internet, wchodząc na stronę spis.gov.pl i skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zachęcamy więc do samospisu. Gmina Kozienice, Ministerstwo Obrony Narodowej i Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych zapraszają na uroczyste odsłonięcie nowego muralu powstałego w Kozienicach na bloku przy ulicy Kopernika 12. Mural ten upamiętnia 365. rocznicę bitwy pod Kozienicami, rozgrywającej się podczas Potopu Szwedzkiego. Oto program. O godzinie 16:00 odsłonięcie muralu przy ulicy Kopernika 12. Ponadto pokaz rekonstruktorów w historycznych umundurowaniach wojska polskiego, prezentacja pododdziału 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. O godzinie 17:00 w amfiteatrze nad jeziorem Kozienickim koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.